W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Te nasze tegoroczne rozważania zaczęliśmy kazaniem o pragnieniu świętości. No i dzisiaj ten temat pragnienia powraca w obu czytaniach, zwłaszcza w tym ze Świętej Ewangelii. To czytanie ze Świętego Jana stanowi skądinąd jeden z najpiękniejszych i najbardziej mistycznych fragmentów całego Pisma Świętego. Ten fragment zachwycał świętego Augustyna, świętego Tomasza, świętą Teresę Wielką, by wspomnieć tylko troje spośród niezliczonych autorów. Ojciec Amato Danino, autor bardzo pięknego włoskiego podręcznika życia duchowego, pisze właśnie o tej dzisiejszej Ewangelii. Powiedziałbym, że nie powinniśmy nigdy zmęczyć się nieustannym powracaniem do orzeźwiania się przez modlitwę i rozmyślanie u żywego źródła tego błogosławionego epizodu. Bo też nigdy nie pojmiemy w pełni, jak bardzo prawdziwe są słowa Pana Jezusa: gdybyś znała dar Boży, ani też jak bardzo skuteczny i przenikający jest ten przymiotnik: woda żywa. Więc pochylmy się na krótką bodaj chwilę nad tą właśnie sceną. Samarytanka, która idzie zaczerpnąć wody ze studni Sychar, jest grzesznicą. Żyje w konkubinacie. Także to jej dawniejsze życie z 5 mężami wydaje się cokolwiek nieuporządkowane. Wreszcie nawet sama swoboda, z jaką podejmuje rozmowę z obcym mężczyzną, wskazuje w niej osobę światową, ciekawską, niedbającą szczególnie o własne dobre imię, niezbyt uduchowioną. Podobnie jak ona, także nasze dusze często szukają ukojenia ich pragnienia w mniej lub bardziej zamulonych czy wręcz śmierdzących wodach tego świata. Powiedzieliśmy już sobie, że marzenie o zgaszeniu, o zaspokojeniu tego pragnienia wodami świata jest mrzonką. I mówi to dzisiaj także Pan Jezus. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. I sama Samarytanka potwierdza to, kiedy później prosi: daj mi tej wody, abym nie musiła ciągle chodzić czerpać. Ale jakkolwiek to my błądzimy gdzieś, szukając tej wody, która by ukoiła nasze pragnienie, i często szukając jej na jakichś bezdrożach, to mimo to właśnie do nas także Pan Jezus zwraca się z prośbą: da mi chibibere, daj mi się napić. On, który pragnie zaspokoić nasze najgłębsze pragnienie, zwraca się do nas z tak wielką delikatnością, że jakby nie chciał nas urazić tym, że proponuje nam swoją łaskę, to mówi: daj mi się napić. Tak działa łaska. Łaska nie przymusza. Łaska nie łamie wolnej ludzkiej woli. Łaska jest cichym, choć niekiedy także natrętnym, natarczywym zaproszeniem. Pan Jezus nie chce rzecz jasna od nas wody materialnej. Chce od nas miłości. I chce od nas miłości także po to, aby nam samym dać szczęście. Tę prośbę w nieco tylko zmieniony sposób powtórzy jeszcze z drzewa krzyża, kierując do każdego z nas to przepojone miłością i bólem słowo: pragnę. I znowu słowo to na pozór odnosi się tylko do materialnego pragnienia skazańca, który od kilkunastu godzin nic nie pił i który jest wyczerpany wielogodzinnymi torturami. I oczywiście Pan Jezus odczuwał i odczuwał z potworną intensywnością także to pragnienie materialne. Ale nade wszystko wtedy na krzyżu, jak i teraz, pragnął i pragnie naszej miłości. I podobnie było zresztą także w Kanie Galilejskiej. Wczoraj pochyliliśmy się trochę nad tą maryjną klamrą spinającą dzieło odkupienia. Dzisiaj wrócimy jeszcze raz do Kany Galilejskiej, bo i tam
Najświętsza Panna Maryja pozornie zwraca uwagę Pana Jezusa tylko na brak tego wina materialnego. Ale oprócz tej potrzeby prawdziwej, lecz przyziemnej, zwraca mu także uwagę na brak łaski symbolizowanej winem. I cud w Kanie w istocie zawierał później w sobie łaski wszelkiego rodzaju, od tej materialnej, samo wino, przez tę ludzką, społeczną. Ten cud oszczędził wstydu nowożeńcom, pomnożył radość weselną, po łaskę nadprzyrodzoną, łaskę wiary, mówi tam święty Jan, pisząc o cudzie w Kanie Galilejskiej, i oto uwierzyli w niego jego uczniowie. I wreszcie tę łaskę wszystkich łask, jaką było rozpoczęcie działalności publicznej, więc rozpoczęcie tego dzieła naszego zbawienia i przyspieszenie godziny odkupienia. Taki początek znaków uczynił Jezus. Więc jak w Kanie pragnienie weselnych gości, w istocie oznacza to pragnienie łaski, pragnienie, jakie żywi lud potrzebujący zbawienia, tak i na Kalwarii to pragnę, sitio, Zbawiciela, wyraża pragnienie naszej miłości. Z jednej strony łaska, z drugiej strony miłość. Gdybyśmy umieli wsłuchać się w ten okrzyk ukrzyżowanego, gdybyż rozbrzmiewał on nieustannie w naszych uszach, w sercach, w umysłach, razem z tym epizodem dzisiejszym u studni w Sychar, daj mi się napić. Pan Jezus pragnie więc naszej miłości i pragnie nam dawać swoją łaskę, a łaska ta jest wodą żywą, jest źródłem, jest życiem i co więcej, jest życiem wiecznym. Pan Jezus wielokrotnie mówi właśnie w ten sposób, na przykład, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Nie poprzestaje na stwierdzeniu, że kto wierzy, ten zdobędzie żywot wieczny. Nie poprzestaje na powiedzeniu, że kto wierzy, ten będzie miał żywot wieczny. Ale używa tego czasu teraźniejszego. Mówi, kto wierzy, ten ma żywot wieczny. Bo tak jak w żołędziu jest już obecny dąb, albo jak dusza małego dziecka i dojrzałego człowieka jest tą samą, tak też życie łaski tu na ziemi jest już zapoczątkowaniem życia wiecznego. Wielkim darem jest więc Boża łaska. Gdybyśmy umieli Go poznać, gdybyś znała dar Boga i kim jest ten, kto ci mówi, daj mi pić, zapewne prosiłabyś Go, a dałby ci wody żywej. Gdybyśmy my wiedzieli, kim jest ten, kto do nas mówi, pragnę Twojej miłości. Gdybyśmy znali dar Boży, to i my nie przestawalibyśmy się modlić o tę wodę żywą. Więc wodą żywą jest łaska. Ta łaska, która rzeczywiście produkuje w nas te same efekty, jakie w porządku naturalnym, przyrodniczym, towarzyszą wodzie. Wodzie, która obmywa, która poi, która orzeźwia, ożywia, użyźnia. Święty Franciszek z Asyżu pisze o wodzie, że jest ona czysta i pokorna. Jest pokorna, bo jest niepozorna. Łaska także jest niepozorna. Zarazem jednak ta woda jest potęgą. Pomyślmy tylko o wielkich przełomach rzek, gdzieś w Alpach. Po lewej stronie potężne, gigantyczne góry. Po prawej stronie potężne, gigantyczne góry. A po środku mała rzeczułka wyrąbała sobie potężny wąwóz do tego stopnia, że po dziś dzień tam jakieś autostrady buduje się wzdłuż rzek, bo tylko w ten sposób można. Woda jest więc potężna, ale jest i cierpliwa. Właśnie z cierpliwości skądinąd wypływa ta jej potęga. I łaska jest potężna. Łaska, która przemienia brud w złoto, która z wielkich grzeszników
robi wielkich świętych i wielkich apostołów. Ta łaska jest cierpliwa. Niekiedy czeka na czyjeś nawrócenie. Niekiedy długo. No dzisiaj Pan Jezus daje nam piękny przykład tego, bo ten dialog z Samarytanką jest pełen cierpliwości. Jak się tak rzuci powierzchownie okiem, to może tego nie widać, ale ta kobieta jest bardzo odporna na łaskę. Najpierw, kiedy Pan Jezus mówi, prosiłabyś, gdybyś wiedziała, tak, prosiłabyś, a dałby ci wody żywej, to ona na to zaczyna na dobrą sprawę naśmiewać się z Niego. A czy Ty jesteś większy od naszego Ojca Jakuba, który dał nam tę studnię? Później, kiedy Pan Jezus już trochę jej tłumaczy, to znowuż przenosi tę rozmowę na szczebel niższy. Mówi, owszem, daj mi tej wody, ale mówi, abym tu nie musiała przychodzić czerpać. A dalej to jest najzabawniejsze, jak Pan Jezus wskazuje jej, że on wie wszystko o jej życiu, to ta biedna Samarytanka, zamiast przestać stawiać opór łasce, to natychmiast zmienia temat rozmowy, żeby przypadkiem nie musieć rozmawiać o swoich grzechach. Więc mówi, widzę, Panie, że jesteś prorokiem, i natychmiast stawia jakąś tam zawiłą kwestię teologiczną, że tutaj nasi ojcowie, to tutaj na tej górze, a Żydzi to w Jerozolimie, to tak, żeby tego przypadkiem tego tematu jej życia moralnego nie musieć ciągnąć. Pan Jezus z wielką cierpliwością szuka tej owieczki zbłąkanej, która jest zresztą pierwszą grzesznicą przez Niego nawróconą w Ewangelii. Także łaska jest cierpliwa, czeka niekiedy długo na nawrócenie, może czekała długo na nasze nawrócenie, a z drugiej strony, będąc cierpliwa, także daje cierpliwość tym, którzy mają łaskę. Ta woda łaski ma jedną charakterystykę, która ją odróżnia od tej wody, która w porządku naturalnym zawsze spływa w dół. Woda łaski pociąga ku górze. Jest nie tylko ożywczym deszczem, który spada na wyschniętą ziemię, czyniąc ją płodną, ale jest także mgłą wznoszącą się ku słońcu. Woda, którą ja mu dam, mówi nasz Zbawiciel, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Woda, która wytryskuje wzwyż ku żywotowi wiecznemu, ku niebu. Święty Tomasz z Akwinu mówi, że podczas gdy woda materialna spływa, to duchowa woda łaski wznosi się. Jest to woda żywa, zawsze złączona ze swoim źródłem, z tym źródłem, które jest w niebie i wytryskująca aż do żywota wiecznego, na który zasługujemy przez nią. Kto ma łaskę, ten zasługuje na żywot wieczny. A inny autor dodaje, że ta woda żywa pochodzi od Boga i dlatego może się wznieść aż do Niego. Woda ta może wznieść nas do Boga, ponieważ gasząc to nasze najgłębsze, istotowe pragnienie, odbiera nam wszelkie nieuporządkowane przywiązanie do stworzeń. Jak zauważa ta wielka, święta Teresa, która dobrze tej wody skosztowała. Takie jest działanie łaski. Łaska jest Bożą miłością do nas i zarazem jest początkiem naszej miłości do Boga. Kto nie posiada łaski uświęcającej, ten nie kocha Boga. Kto posiada łaskę uświęcającą, w tym jest miłość Boża. Nawet jeżeli jest to miłość jeszcze słaba, raczkująca, jest początkiem życia wiecznego, jest miłością Bożą. Jest więc rzeczą bardzo ważną wierność łasce. Ta wierność ma różne przejawy. Na różne sposoby objawia się nasza stałość w stosunku do Pana Boga. Jeden z tych aspektów, o którym myślę, że warto powiedzieć i warto powiedzieć właśnie konkludując te nasze spotkania, jeden z tych aspektów jest taki, że
Nasza stałość postępuje pośród niestałości. Ładnie to tłumaczy ojciec Gabriel o świętej Marii Magdaleny, wielki karmelitański teolog zajmujący się ascetyką i mistyką. I ta jego refleksja jest zarazem komentarzem do tych słów, które uczyniliśmy motywem przewodnich naszych spotkań w ostatnich dniach, do tego nunc cepi, teraz zaczynam. Biorąc pod uwagę niestałość ludzkiej natury, nasza wytrwałość, a ostateczna wytrwałość jest warunkiem zbawienia, nasza wytrwałość zasadza się praktycznie na nieustannym zaczynaniu od nowa. Oto ta wytrwałość, do której wszyscy niewątpliwie musimy dojść, ponieważ zależy ona od naszej dobrej woli. Bóg bowiem dał nam tę cnotę i daje nam chwila za chwilę łaskę wystarczającą, abyśmy cnotę tę wprowadzili w czyn. Nie jest w naszej mocy uwolnić się od niestałości naszej ludzkiej natury. Nie możemy więc uniknąć jakiegokolwiek spowolnienia w czynieniu dobra, jakiejkolwiek niedbałości, słabości czy innego niedostatku. Jest jednak w naszej mocy poprawiać się natychmiast, jak tylko rozpoznamy, że postawiliśmy fałszywy krok. Oto ta wytrwałość, jakiej Bóg żąda od nas. Skoro zaś będziemy wierni w praktykowaniu jej, będąc zawsze gotowi do podniesienia się z jakiejkolwiek winy, wtedy sam Bóg ukoronuje nasze wysiłki, udzielając nam łaski wytrwałości końcowej. Moi drodzy, w tych dniach starałem się dać wam kilka wskazówek do waszej dalszej wędrówki duchowej. Tak powiedzieliśmy, że punktem wyjścia musi być pragnienie świętości. Podkreśliliśmy, że realizuje się ono w mężnym odstąpieniu od złego, aby czynić dobro. Zaznaczyliśmy, że największym i na dobrą sprawę jedynym złem jest grzech. Wskazaliśmy jako niezbędny fundament uświęcenia cnotę pokory. Doceniliśmy także cnotę słodyczy, która może jest często niedoceniana. Rzuciliśmy nieco światła na chrześcijańskie rozumienie cierpienia wraz z tą potrzebą, żeby w tych czasach cierpieć razem z Kościołem, w Kościele, dla Kościoła czy za Kościół. Powiedzieliśmy też sporo o modlitwie. Wreszcie wczoraj całość tego duchowego przedsięwzięcia, tej duchowej wspinaczki powierzyliśmy za przykładem świętego Józefa opiece Najświętszej Panienki. To jest oczywiście tylko kilka punktów, które są bardzo ważne dla naszego uświęcenia, ale oczywiście nie wyczerpują całego programu. Myślę jednak, że te punkty z jednej strony są fundamentalne, z drugiej strony może wymagają szczególnego docenienia przez was. Są też dobór niektórych tematów konferencji stanowych. Nie mogę wiedzieć, co z tego przyda się wam i co komu. Ale niezmiennie ufam, że tak jak powiedziałem na początku, że ten czas był i jest czasem łaski. Łaski, która wytryskuje jak źródło wody żywej. Łaski, która obmywa, poi, orzeźwia, ożywia i użyźnia. Więc ufam, że i po tych rekolekcjach w duchowym ogrodzie duszy każdego z was może zakwitnąć jakaś większa czy mniejsza roślina, by potem wydać dobry owoc także dzieł apostolskich. Ale żeby jakieś nasionka mogły tam rosnąć, to musicie dbać dzień po dniu o tę wierność łasce, doskonałym i nieustannym wypełnianiu obowiązków stanu. Więc warto powracać często do tego słowa, jakie nasz umiłowany Zbawiciel kieruje do
pierwszej nawracanej przez Niego grzesznicy, do tej niewiasty samarytańskiej. Warto wracać do tej prośby, jaką Samarytanka kieruje do Niego. Domine, da michi hanc aquam. Panie, daj mi tej wody. Jakimże źródłem wody wytryskującej aż do życia wiecznego jesteś Ty, o Jezu. Jakże boskie jest Twoje pragnienie mojej miłości. Źródłem życia wiecznego jest Eucharystia. I to w Eucharystii w sposób szczególny Ty powtarzasz nam tak często Twoje sitio, pragnę, bo nieustannie pragniesz naszej miłości, naszej obecności, naszej adoracji. O Panie, wiele razy zdradziliśmy Twoją łaskę. Ty jednak dopomóż nam od dzisiaj dochować jej wierności. Nunc sepimus. Teraz zaczynamy. Zaczynamy w imię Twoje i w imię Najświętszej Twojej Matki. A Ty, Panie, prowadź nas. Prowadź nas drogą zbawienia. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.